T50. T54. A T54 jak wyglądało fajnie, co? T54 wyglądało inaczej niż teraz. Ten snajperski, kurde, też tak wyglądał. Kurna. O, Conqueror będzie miał lipę. Będzie miał lipę. Ojojojojojojo! I gąseczka, raz. Dwa. Trzy. Cztery. I jeszcze dwa pociski ma. I jeszcze ma dwa pociski. Jeszcze jednego wykosi. Jeszcze jednego, dawaj go. Nie, tutaj z lewej jest. Jeszcze dwa pociski ma. O, raz, gąseczka. I jeszcze raz. Ale mu rąbnął EV. Działo. To było największe dziadostwo na Waffentragerze. Działo padało po każdym strzale w wieżę. No ja nie wiem. To działo to po prostu automat, słuchaj. No, to jakbyś mógł, to byś wlotka postawił, co zostanie uszkodzone w tej bitwie Waffentragerem. Działo. Od razu. Mogłeś w ogóle, jak w wróżbitym temacie powiedzieć, jakie moduły zostaną uszkodzone w tej bitwie. Działo. Dlatego wielu graczy miało dwa zestawy naprawcze. Duży i mały. O kurde, tu jest Lipton, bo S100 może nam z HK rąbnąć za 1000. Obok S100 jest, kurna, co? A75. Dobra. Ja będę trzymał Alt, żebyście widzieli lepiej te czołgi. No boi się. Kolega na goldzie czy bez golda? O! Strzelił. Uwaga! Obrócił wieżyczkę, zobaczcie, obrócił wieżę. Ale dał ciała tym S100 teraz. No ale my też musimy zdjąć I75. No. Nie mierzy w nas, ale ten S100 nie ogarnia. Weszło, jeszcze jeden strzał. Wejdzie? Wejdzie. Powinno wejść. O, ale się wahał długo. Dwa pociski. No, by się przydało przeładować. No i na lewo powinien jechać, kurna. No, na lewo. Ja bym przeładował. Dwa pociski. Nie no, jeszcze można strzelić. Coś tam jest. Jest ja. Ojojojojo, ole stoi pięknie. Pyk! Idealnie. Szkoda, że tej mapy nie ma. No, ja tej mapy bardzo żałuję, że nie ma, bo super była. Zarobista to była mapa. Paweł Lewikowski, witaj Storamusie Maximusie. Zerknij na konto i oceń. Najlepszy Ostatnio jest gość gram, bo na czekam na czacie. Alienwera mojego upragnionego. Jaki kolorek jest możliwy do zdobycia? Pozdrawiam cię i widzów. Nick. Jankos 83, 4 złote i 65 groszy. Spoko, dzięki. To jest piękne. Gościu go wyzywa. Za to, że gra Waffentragerem. A dlaczego tego FA nie zabije? Na plecy chyba Waffentragera. Tych części tak dobrze nie pamiętam tutaj. O! O, będzie kasacja! Będzie kasacja! O! Dziękujemy. Jeszcze trzy pociski. Raz. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Dobranoc. Dwa pociski jeszcze. No. Tutaj się dobrze na wieżę grała, ale tutaj Arta miała bicie, też pamiętam. Tutaj Arta gdzie nigdzie nie mogła rąbnąć. Ładuje. Co tam jest? IS 8 i Fox 155. Napisał na czacie Wait Mouse, ładuje. Jedzie. Kierna. Zatrzymam. Tutaj w ogóle pamiętam, można było się przykleić do tych ścian. Tam się kurno ustawiałeś, ściany, to pamiętam. Jakby ten wafel był dalej, to by się misja łatwo robiło, no. Ja nim zrobiłem wiele misji, bardzo dużo misji nim robiłem. To te hangary, tu była fajna walka też.
Można było robić obronę częstochową. Czy będzie pojedynek? No to przykro mi bardzo, ale... Papa! Pożegnał go. Wyjaśniony. Sejc trafa. Ole fart! Ale Jagoda wyjechała. Zasłoniła. Z pożarkiem go trafi, pa! 5%. Ten jak... Fistaszek! O, polski gracz, polski akcent. Sześć franków. Została ostatnia. A ja pamiętam, jak na tej mapie gracze jechali na rowy, a następnie wjeżdżali w pociągi, aby wystrzeliło ich w powietrze do 4,65 zł. Mówisz. Etapa była oczywiście w wyścigach czepikami. Kiedyś był nawet turniej na te wyścigi na czepikach, pamiętam. No ja jednak głównie tą mapę kojarzę z bitew, no bo tutaj no, walczyłem. Tutaj było wiele bitew. Dobrych, tu kiedyś zrobiłem wyciąg, pamiętam. Wyciąg gumy z majtek oczywiście. No chyba tą artę zdejmie, co? O kurde, tu jej nie ma, gdzie ona jest? Co, on na Himmelsdorf pojechał? Nie pamiętam tych części mapy dobrze tutaj. Nie pamiętam, tutaj można było Artą dobrze przykampić. Nie kojarzę dobrze tutaj tej części mapy. Ta uliczka, tutaj na przykład ja w ogóle tylko nie pamiętam. O, jest! W ogóle tych części tutaj nie ogarniam, w ogóle, nie pamiętam. Tutaj kojarzyłem, tu kojarzyłem, środek kojarzyłem, tego w ogóle. Tutaj te wszystkie części tutaj. Te budynki, to nie pamiętam tego układu w ogóle. Jakoś mi nie utknęło w pamięci, niestety. Ten ma lepszy chyba komputer. O, tutaj coś, ten komputer troszkę lepszy chyba. Mam nadzieję, że nie będzie kampił. Ten matchmaking, kurde, 7 tier z 10. To był foch oczywiście, jeszcze zobaczcie jaki. 850 razy 3. Teraz jest 750, gdyby ktoś nie wiedział. Ale bugi są z tym celownikiem. Zobaczcie przez tekturę. Przez teksturę mierzy. Kiedyś i7 był ładniejszy, no. Dziwi mnie to w ogóle, w jaki sposób ten kolej zagra. Ja byłem pewny, że on pojedzie w prawo. No tutaj w prawo myślałem, że pojedzie. On tutaj pojedzie. Dziwne. Tak głupio pojechał. O, jest, to 7-1. Na hita go ma. To było trochę głupie. Na hita miałeś lighta z magazynka. A miałeś 3 pociski. O, i już wyzywa na czacie. Już wyzywa.
O, uwaga! Raz 800. I na hita jest. Ale tutaj się nie ustawiałem jakoś tak. Przynajmniej nie pamiętam, abym tutaj się ustawiał. No, gdyby dzisiaj Foch miał to samo działo, to by było dużo lepsze. Dziwi mnie bardzo to, jak koleś ten gra tym Fochem, tak się nie grało Fochem. W ogóle gość jakiś taki nieogarnięty, tyle czasu jeździ z dwoma pociskami. Podpali go? Raz. No nie wiem, no dla mnie koleś zrobił niby 9000, ale jakoś tak nie ogarnia. No nie wydaje mi się, bo ogarnia, nie wiem jak on to robi. Gdzie on ten demet zrobił? Co on tu kurna wymyślił? Tak się nie grało tej mapy. Ja tu fochem, zawsze jechałem na prawo, pamiętam. Z południa. Jechałem na przepychacz. Zjedzie na niego? No kurna nie, no to było tak głupie. Gdzie on tu 10 tysięcy zrobił? Pamiętam, że o, tam była taka fajna miejscówka do kampienia. O, 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 zjedzie chyba. Raz. Dwa. I trzy będzie, i będzie trzy. Magazynek 10 sekund tak naprawdę, całe S100. Całe S100 zjadł. No praktycznie całe S100 sam zjadł. Na luzie. Bez problemu. Mordor. Kiedy ta mapa wróciła do Wotani? Jak to wróciła? Tę mapkę chyba wycofali, bo był jakiś potworny problem z timingiem. Ta problem z timingiem. Tutaj była snajpa ostra z bazy. Z bazy mogłeś snajpić. O Boże, co ten koleś... Ale on tak słaby jest na tym pokoju. Naprawdę, strasznie mogę. To była snajpa stamtąd. Tędy tak naprawdę nie dało się szturmować. I potem dodali dolną część, tam na dole jest jeszcze droga chyba. Jest? Tutaj był... Nie, nie ma. Tutaj pamiętam, że było kilka dróg. To jest chyba pierwsza wersja tej mapy. Kiedyś jeszcze była droga, pamiętam, że mogłeś normalnie dołem jechać. Takim dołem. Żeby ci snajperzy tak dużo nie zrobili. T5-4 na dwa strzały, no to jest coś niesamowitego, no. T5-4 na dwa strzały. Wydaje mi się, że chyba zdejmie tych dwóch gości. Z magazynka. Ten budynek pamiętam. Boże, ten budynek zawsze mnie prześladował. O, wafel. No ale nie powinien w niego strzelać. O, dzień dobry. Raz. I T5-4. Dzień dobry. Było sobie. Ich dwóch.
Obrona Częstochowej się szykuje. Te 57 Heavy też kiedyś było lepsze, no. Oni kiedyś zepsuli te 57 Heavy, wiesz? O kurde, wykryty gość jest. O, to będzie dobre, to będzie dobre. IS-7 nie przebił nas. Raz. Dwa. Czy wrócą kiedyś jeszcze jakieś stare mapy? Port ma wrócić. Port ma wrócić w teorii. No to jest dobre. Na dwa maga... Na dwa strzały T-54 i 7 na luzie z magazynka. Na luzie. Teraz i 7 nie zdejmiesz na magazyn. Pocha. O kurde, zdjął go. Myślałem, że to przeżyje. Byłem przekonany, że to przeżyje. Zdjęli go.